Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Joanny Jagieło, zatytułowanej Pamiętnik Czachy. Czyta Dorota Jarząbek Rogaczyk. 1 Czerwca, sobota. Dzień dziecka. Wszystko o mnie. Imię i nazwisko Amelia Parch. Pseudonim Czacha. Wiek prawie 10 lat. Klasa? Prawie czwarta B. Znak zodiaku? Panna. Kolor włosów? Brązowe. Kolor oczu? Niebieskie. Cechy charakteru? Inteligentna, wygadana, żywa. Chobyby? Psy. Marzenie? Mieć psa. Jestem Czacha i to jest mój sekretny zeszyt. Udało mi się wczoraj na niego naciągnąć mamę w Empiku, bo niedługo mam urodziny. Niestety, zeszyt nie mógł być prezentem na dzień dziecka, bo u nas w ten dzień chodzi się do kina i na lody i już nic więcej nie dostaje. To podobno po to, żebyśmy ceniły wartości duchowe. A ja bardzo, bardzo chciałam mieć pamiętnik, żeby opisać w nim wszystkie moje wakacyjne przygody. Co prawda, wakacje są dopiero za miesiąc, ale trzeba się do nich dobrze przygotować. Nie możesz mi kupić tego zeszytu na urodziny? Poprosiłam. Jest czerwiec, a twoje urodziny są dopiero we wrześniu, powiedziała przytomnie mama i odłożyła pamiętnik na półkę. A poza tym, nie mogłaś wybrać czegoś tańszego? Rzeczywiście. Zeszyt jest dość drogi, ale naprawdę mi się podoba. Nie chcę innego tylko dlatego, że mniej kosztuje. W ogóle to moja mama zaraz powie, że jeśli naprawdę chcę prowadzić pamiętnik, to mogę to równie dobrze robić na papierze toaletowym. Zobacz. Tam są jakieś normalne zeszyty szkolne. Jeśli naprawdę chcesz prowadzić pamiętnik, możesz pisać na. A czy to nie będzie miło, jak obudzisz się dzień przed moimi urodzinami z myślą, że prezent masz z głowy? Przerwała jej. Sama mówisz, że jak ma się jutro coś nieprzyjemnego do zrobienia, to lepiej zrobić to dzisiaj. Nigdy nie mówiłam, że kupowanie prezentów jest nieprzyjemne. Nie zawsze się mówi, co się myśli, mamo. Odrzekłam i zdjęłam zeszyt z półki, a potem poszłam prosto w stronę kasy. Będę w tym zeszycie pisać i będę rysować. Podobno mam talent do rysunków. Co prawda, moja pani! Odkąd namalowałam żołnierza na dzień niepodległości w niebieskim mundurze, bo zieloną kredką Helga usiłowała przetkać zlew i całkiem ją zmarnowała, przestała to mówić. Ale mama uważa, że to nie ma nic do rzeczy, a to, że żołnierz wyglądał jak duży chudy Smurf, to po prostu moja fantazja. No, ale teraz już kończę, bo musimy iść obchodzić dzień dziecka. Mama powiedziała, że ma dla nas niespodziankę. Biedna mama, co roku musi coś wymyślać, co spodobałoby się obu jej córkom. W zeszłym roku moja siostra Helga, która jest prawie dorosła, zaprotestowała, że nie ma zamiaru oglądać filmu animowanego i poszła do sali obok na horror. A ja przez cały film jej zazdrościłam. Ja już też powoli robię się za stara, na wszystkie filmy, podobno przeznaczone dla mojej grupy wiekowej. Drugi czerwca, niedziela, dzień imion. Tak mi szkoda tych dni, które nie mają swoich nazw. Postanowiłam, że każdy dzień, o którym będę pisać, spróbuję jakoś nazwać, żeby nie było mu smutno. Może kiedyś któryś z tych dni nawet trafi do kalendarza. I wszyscy będą go obchodzić jako nowe święto. Wczoraj, z tą niespodzianką, to była katastrofa. Mama znalazła specjalny pokaz filmów o dzieciach z całego świata biednych dzieciach, które żyją w slamsach i śpią na ziemi. Potem poszłyśmy do McDonalda i myślałam, że hamburger stanie mi w gardle. Ale do rzeczy. Nazwałam ten dzień. Dniem imion, bo przyszła pora, żeby wreszcie się porządnie przedstawić. Wczoraj, po tym kinie i wszystkim, to usnęłam nad pamiętnikiem w ubraniu i butach, i nawet nie pamiętam, kto i kiedy przebrał mnie do snu. Wszyscy mówią, że imię Amelia jest bardzo ładne. Mamy nawet w domu film o takim tytule, ale mama nie pozwala mi go obejrzeć. Mówi, że to dla dorosłych. Rozumiem, że tak jak dzieci mają swoje filmy, w których są dziecięcy bohaterowie i więcej się dzieje, tak i dorośli mają swoje, w których wszyscy są starzy i pracują albo sprzątają, albo rozmawiają, bo dorośli nic innego nie robią. Nie rozumiem tylko, dlaczego za każdym razem, gdy mówią film dla dorosłych, robią jakieś głupie miny albo się czerwienią. Moja siostra Helga oglądała ten film. Jej zdaniem wcale nie jest bardzo dla dorosłych. I nie ma tam żadnych scen. Nie wiem naprawdę, jakie sceny ma na myśli. Przecież w każdym filmie są sceny. O to właśnie chodzi w kinie. Tak jak mówię, imię dostałam ładne, ale nazwisko już nie, bo na nazwisko mam niestety parch. Niestety. Bo jedno do drugiego pasuje jak kwiatek do psiej kupy. Wiecie co to jest parch? To choroba skórna, wysypka albo wyprysk w każdym razie coś naprawdę ohydnego. No więc, nazwisko tragiczne, a imię ładne. Zanim wyjdę za mąż i zmienię nazwisko, trzeba czekać jeszcze z dziesięć lat. A może w ogóle się tego nie doczekam? Moja siostra Helga, która jest piękna, wysoka, maloki i jest prawie dorosła, ma większą szansę na zmianę nazwiska. Ale ona tego nie potrzebuje, bo nazwisko ma po swoim ojcu swoim, bo to nie jest ten sam ojciec, co mój. Jej ojciec jest Niemcem, i dlatego ona nazywa się Helga Hanke, co nie brzmi aż tak źle, jak Amelia Parch, choć trochę dziwnie, bo czemu nie na przykład Hanka Helge? Tak czy inaczej, jedno do drugiego pasuje. I Helga może sobie jeszcze to imię i nazwisko ponosić. Zresztą, z jej imieniem brzmiałoby dobrze każde nazwisko. Imię ma po swojej niemieckiej babci. Na szczęście nie jest to również moja babcia, bo mnie by wtedy pewnie nazwali na przykład. Helmut. Nie jest to moja babcia, bo to mama jej taty, który nie jest moim tatą. Ale o tym potem. Kiedy już wreszcie będę miała psa, na pewno nazwę go ładnie. Mam już całą listę pięknych psich imion, oczywiście dla suczek, bo koniecznie chcę mieć dziewczynkę. Ta lista liczy 28 stron i zaczyna się tak. Kremówka, mafinka, żelka, sweetie, czekoladka. Moja mama, jak zobaczyła te listę, to stwierdziła, że mam obsesję na punkcie słodyczy. I że chyba zwariowałam, bo psa się powinno nazwać pięknym, dumnym imieniem, a nie jak produkt z fabryki Wedla. Pewnie dziwicie się, dlaczego, skoro mam tak ładne imię, mam też pseudonim. I to taki. Dorośli, a przynajmniej większość, uważają go za koszmarny, a dzieci wręcz przeciwnie. Wszystko zaczęło się od tego, że zawsze uważałam, że moje imię, choć obiektywnie naprawdę ładne, nie jest dla mnie stworzone. Bo to imię dla słodkiej dziewuszki, co to nigdy nie zapomina o trzech magicznych słowach. Zawsze ma uprasowaną bluzeczkę i nie odzywa się nieproszona. To imię, które być może pasowałoby do Helgi, gdyby nie była Helgą, ale też nie do końca. Bo tylko z wyglądu. Z charakteru Helga wcale taka słodka nie jest. Kiedy byłam małą dziewczynką, wypadłam z wózka i uderzyłam głową o beton. Rodzice od razu popędzili ze mną do szpitala na ostry dyżur. Ale okazało się, że nic mi nie jest. Od tamtej pory zawsze żartowano, że mi się nic nie stało, ale zrobiłam głową dziurę w chodniku. Kiedyś szłam sobie z mamą i Helgą ulicą francuską, i nagle mama wpadła w dziurę, a Helga skomentowała. To na pewno ta dziura, którą zrobiła ta czacha i pokazała na mnie palcem. Od teraz mówcie na mnie, czacha. – zażartowałam. I tak już zostało. Chociaż tak naprawdę to tylko Helga czasem tak do mnie mówi. Mama? Nigdy. Czwarty czerwca. Torek. Dzień nazwisk. To jeszcze o nazwiskach. Jak pytam Helgę, czy kiedy wyjdzie za mąż, zmieni sobie tylko nazwisko, czy imię też, to rzuca się na mnie i strasznie wrzeszczy. Zupełnie niezrównoważona jest ta moja siostra. Może dlatego, że ostatnio zerwał z nią chłopak. Od tej pory mówi, że nienawidzi facetów, więc może nigdy za nikogo nie wyjdzie. Trochę się boję, że to by oznaczało, że zawsze będzie tu mieszkać. A ja wciąż planuję, jak sobie urządzę pokój, kiedy ona wreszcie wyjedzie. No i cały czas myślę, że może wtedy mama pozwoli mi mieć psa. Teraz mówi, że już mamy za ciasno i tylko psa tu brakuje. Odpowiadam, że właśnie brakuje, ale wtedy się okazuje, że nie mówiła poważnie. Nigdy nie wiesz, czy dorośli mówią poważnie, bo często sobie żartują, kiedy nie czas na żarty. Nasze mieszkanie rzeczywiście jest bardzo małe. Bo to tylko 30 metrów kwadratowych. My z Helgą mamy tak maleńki pokoik, że mieszczą się tam tylko nasze łóżka. Na żadne biurko nie ma już miejsca. Helga mówi, że to dlatego nie może się nauczyć matematyki. Mówi też, że trudno żeby w tych warunkach miała chłopaka z prawdziwego zdarzenia, bo tu jest zero prywatności. Ciekawe, po co jej ta prywatność? Ja tam uważam, że im więcej ludzi tym weselej. I lubiłam, jak do niej przychodził chłopak. Moja mama jest bardzo ładna. Ma takie loki jak Helga, ale jest milsza i nie krzyczy na mnie. Niestety, jeszcze milsza jest dla Helgi, która ma prawie osiemnaście lat i mama traktuje ją jak przyjaciółkę, a mnie jakbym była ich dzieckiem. O niczym nie mogę decydować i nikt mnie w tym domu nie słucha. A szczególnie wtedy mnie nie słuchają, jak mówię, że najbardziej, najbardziej na świecie chciałabym mieć małego mopsika. Albo jamniczka, albo Jorka. Przecież taki pies nie brudzi. A jak szczeka, to cicho, bo jest mały. Przecież nie sprawi o wiele więcej kłopotu niż te dwa chomiki, które mam. Może nawet okazać się mniej kłopotliwy, bo chomiki. Po pierwsze. Prowadzą życie nocne, więc o północy zaczynają biegać w tym swoim kręciołku, co mamy doprowadza do obłędu, bo przez te chomiki ciągle śni jej się, że jest biedną przątką przy kołowrotku. Siedzi przy jednej marnej świecy całymi nocami i dziurawym pantoflem wprawia koło w ruch. A ono stuka. Stuk, stuk. Po drugie, kiedy chomiki tak szaleją w nocy... Z klatki wysypują się trociny. Kiedy budzimy się rano, dookoła klatki jaśnieje trocinowy krąg. Można zamiatać i zamiatać, ale i tak nie ma to żadnego sensu, bo każdego ranka krąg pojawia się znowu. Po trzecie, te gryzonie strasznie brudzą i niezbyt pięknie pachną. Mama bardzo się tym przejmuje, szczególnie gdy przychodzi ten jej długowłosy kolega. Otwiera wtedy okna i pryska wszystko perfumami. Zupełnie jakby dorosły facet miał rzeczywiście uciec, bo będzie mu śmierdziało siuśkami chomika. No więc mówię jej to wszystko. Wymieniam minusy posiadania chomików, których na pewno jest jeszcze z tysiąc, ale i tak nie chce się zgodzić na psa. Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.